Grupa Plaza Centers jest wiodącym deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych działającym na europejskich rynkach wschodzących oraz w Indiach. W ciągu 15 lat działalności grupa zaprojektowała, zbudowała i wynajęła 30 centrów handlowo-rozrywkowych. Plaza Centers jest obecna na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej od 1996 roku, kiedy to jako pierwsza zbudowała na Węgrzech nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe. W kolejnych latach rozpoczęła działalność w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce, Czechach, na Łotwie, w Rumunii i obecnie w Grecji, Serbii i Bułgarii. Zdobywając szerokie doświadczenia w zakresie projektowania, budowy i najmu powierzchni handlowej i rozrywkowej, grupa rozszerzyła geograficzny zasięg swojej działalności poza obszar europejski, wchodząc na rynek indyjski. Spółka Elbit Imaging Ltd., która jest obecnie głównym właścicielem Plaza Centers, buduje obecnie portfolio inwestycji komercyjnych w Stanach Zjednoczonych. Suwałki Plaza jest 30. projektem zrealizowanym w Europie. W Polsce to 9. zbudowane przez Plaza Centers centrum handlowo-rozrywkowe. Inwestycje na Węgrzech. Inwestycje w Polsce. Inwestycje w Czechach. Inwestycja na Łotwie. Obecne portfolio Plaza Centers. Od 2006 roku Plaza Centers jest notowana na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych w Londynie. A od 2007 roku spółka notowana jest również na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W roku 2010 zakończona została inwestycja w Suwałkach Plaza Center Suwałki. Obecnie w przygotowaniu i realizacji znajduje się wiele atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Inwestycje zaplanowane na lata 2010-2013 to 18 nowych wielofunkcyjnych obiektów.